Witam wszystkich serdecznie, tu Wiking Drażek. Jesteśmy dzisiaj na polu, prawdopodobnie to pierwszy i ostatni odcinek w tym tygodniu. Jednak sądzę, że może mi się uda wyrwać jeszcze w niedzielę. Ale nie jestem pewien, nie obiecuję. Od jutra zaczynają mi się na kursie zajęcia praktyczne. Czyli od 8:30 będę jeździł, pokazywał, demonstrował, co potrafię, no aby było dobrze. Dobra, idę kopać do jakiegoś dołka, oczywiście, lecimy. Historia lubi się powtarzać. Pierwszy dołek i guziol, taki sam w sumie jak poprzednio. Żebyście nie pomyśleli, że to ten sam odcinek włączyłem z niedzieli, no ale niestety, guzik jest pierwszy, albo niestety, i lecimy dalej. Wyższy kawałek klapki od fajki, prawdopodobnie, raczej pewne. Myślę, cały czas zastanawiam się nad zmianą wykrywacza. Nie z tego względu, że alter jest zły, jest bardzo dobrym sprzętem. Jednak chodzę na nim prawie półtora roku, a może nawet ponad półtora roku. I co? No i czas by zmienić na inny sprzęt. Potestować troszkę inny. Także będę chciał go sprzedać. Ale to oczywiście jest całe dobre. Jest przerobiony przeze mnie na prostą sztycę. Nie jest skręcany, tylko zsuwany. To plusy. Same plusy raczej. Minusów brak. Wszystko działa sprawnie. Wszystko jest tak, jak powinno być. Nowy soft wgrany, 3 cewki, a nawet 4 można by było powiedzieć, bo jeszcze jedna tam taka w zapasie jest, czyli 4 cewki, gwarancja. Nie wiem, czy jeszcze obejmuje, znaczy, czy aktualna jeszcze jest, ale czy po moich przeróbkach jeszcze obejmuje. No, na elektronikę i na resztę rzeczy na pewno obejmuje. Także co, także alter ewentualnie byłby na sprzedaż. To jeszcze takie 50 na 50, czy chcę sprzedać, czy nie chcę, takie wahania moje. No bo ciężko będzie mi się z nim rozstać. Tyle razem przeszliśmy, znaleźliśmy pięknych, wspaniałych tysiące rzeczy. Ale co, no ale myślę cały czas o analogu i jakiś analog. No myślę troszkę o innym sprzęcie, takim jak powiedzmy albo Golden Mask, albo Vista Gold, i coś w tym stylu mnie interesuje. Chodziłem z jednym i z drugim, testowałem te wykrywacze sobie kiedyś, po prostu se chodziłem tam jakiś czas i powiem wam, że bardzo mi odpowiadają. No, odpowiada mi analog. Nie lubię patrzeć na ten wyświetlacz, jednak wyświetlacz jak jest, to człowiek zerknie i myli go to, bo jak usłyszysz sygnał, to kopiesz. A tutaj spojrzysz, niby jest sygnał, spojrzę, a ten rozmazany, a to śmieci. Czasem się omija te sygnały, nie chce się kopać, mówię, a bo to z pewnością śmieć. I co? No i czasem się pomija dużo rzeczy. Jednak to tylko nie o to chodzi. Chciałbym po prostu chodzić sobie na słuch, do tego dobre słuchaweczki i na słuchawkach sobie na analogu chodzić, oglądać tereny przyrody, a nie co chwilę lukać na ten wyświetlacz. No dobra, to tyle o alterze, lecimy dalej. Wyszło koło zębate, napęd wprawiający w ruch, młyn wodny. Jest to zębatka, prawdopodobnie od budzika, jakiegoś zegarka, coś w tym stylu. Miedziucha. Jeszcze takie pytanko do was, może ktoś z was chodzi z Golden Maskiem, analogiem, piątką, albo z Vista Gold analogiem, i chciałbym, żeby ktoś, kto chodzi, naprawdę ma już doświadczenie w tym sprzęcie, żeby napisał swoje odczucia o tych sprzętach w komentarzu, bo chodziłem amatorsko po parę tam godzin i tam no nie jestem, nie mogę się wypowiedzieć jako jakiś tam fachowiec co do nich, dlatego chciałbym wybrać między jednym a drugim, zrobić takie porównanie, który ewentualnie byłby lepszy dla mnie. Także kto coś wie, to proszę pisać. Mamy 50 feningów, Republika Weimarska, 20
drugi rok. Niestety nie udało jej się uciec przed nożem pługa, czy jak to tam, co tam pług ma, nie wiem. No, jakby nie patrzeć, moneta. Taka śmieszna. No niby taka bieda dzisiaj, patologia. Jednak proszę bardzo, tydy. 48 część talara. O, reczka. Pięknie. Bardzo ładnie. Nie spodziewałem się. Płytko była w tym sypkim piachu. Jest taki piach, że naprawdę tylko cienka moneta może się gdzieś w nim uchować. Moneta grubsza i cięższa przez ten oczywiście sypki szmelc przeleci i w tym momencie już jest 10 cm głębiej, gdzie zaczyna się normalnie dopiero jakaś mokrzejsza warstwa piachu. O, i tu dopiero ma jakiś tam początek. To te 10 cm w niektórych miejscach i więcej, to no jest nieprawdopodobne, żeby coś tu znaleźć. No ale trafiło się sreberko, bardzo mnie to cieszy w jakiś tam sposób i co. No idziemy dalej. I kolejny moniach to jeden fening 1890 ileś, cesarstwo niemieckie. Jest na parsteczek, lecz niecały. No coś, mole go zjadły. Ale jest. Że taki kawałek z dupki od czegoś, z tyłu nie ma nic, a z przodu tak. No i spójrzcie na to, dla takich chwil wiem, że uwielbiam chodzić w upale. Jest guzik gilt ekstra a coś tam. I teraz tada, łapa chodzi, jest przepiękny, nie wiem czy tu widać, ale jest pozłacany, mieni się ładnie złotym kolorkiem, jest przepiękny, ekstra, super, bardzo piękne znalezisko, guziczek w mega stanie i mega piękny. Myślałem, że to kawałek jakiegoś żołnierzyka, a jest to kawałek jakiejś laleczki, a może nawet i aniołka, nie wiem, ale ciekawa sprawa. Mamy ciężko strawione 50 feningów weimarskich, masakra. Kolejny moniak to 2 feningi 1912, cesarstwo niemieckie. Jest i plomba, oczywiście szczecińska. Tutaj takich jest najwięcej. No i proszę bardzo, kolejna pięknotka. Guzik urzędniczy, pruski. Bardzo piękny, śliczny. No i wyszła kolejna piękna rzecz z kamieniami. Kamienie w słońcu się błyszczą. No jak to kamienie? Oczywiście jest to miedź. Ale co to było, nie mam pojęcia. Widać, że bardzo pieczołowicie wykonana robota z detalami. Piękne, wprost piękne. Bardzo delikatne, troszkę to prostowałem. Było mocno pognieciona. Może znajdę dalszą część tego. Nie wiem, czy to był pierścionek, ale tak jak, nie wiem, nie mam pojęcia. Czy to jakaś broszka? Nie było to małe. Pierścionek nie mógł to być, ale jakaś broszka na pewno. Tu był na pewno duży kamień w środku. Piękna rzecz.
2 godziny pospacerowane. No i parę fajnych fantów jest. Są piękne dwa guziki, kawałek jakiejś broszki. Piękne rzeczy. A jest sreberko nawet. Także koniec, 2 godziny po spacerze. Widzimy się na pewno jeszcze, postaram się w tym tygodniu. Może to dopiero w niedzielę, ale widzimy się w tym tygodniu. No cóż, ja muszę się zawijać, uczyć się do egzaminu. Dzisiaj jeszcze na wywiadówkę, na zebranie z rodzicielskie, takie zebranie w szkole z rodzicami, także muszę iść. No i co? No i oczywiście wszystkich chętnych, którzy marzą o nabyciu nożołopatki lub sita, zapraszam do kontaktu ze mną po kod rabatowy i z tym kodem zgłaszamy się do tego pana pod jego maila lub bezpośrednio na Facebooka, aby z takim rabatem takie sito lub nożołopatkę zakupić, nabyć. Oczywiście zapraszam do sklepu wymiany, kupna, sprzedaży wykrywaczy i sprzętu do nich, do mojego znajomego. I co? No i to wszystko. Podsumowanie za chwilkę. Trzymajcie się, pozdrawiam was. Wiking Drażyk z tej strony. Miłego tygodnia wam życzę. Płytkich dołków, wspaniałych znalezisk. Zdrowia dla was i dla waszej rodziny. Trzymajcie się. Do zobaczenia.